to już? Elegancko. No dobrze, uwaga, uwaga, drodzy Państwo. Zanim wręczymy te nagrody, trofea, medale, to chciałbym, żeby jeszcze kilka słów tego podsumowania Jacek Kowalski. Jacek, króciutko i na temat. Do boju, dziękujemy panowie i przechodzimy do dekoracji. Siódme miejsce. Reprezentacja dziennikarzy. Dziennikarze, 4 punkty. Kapitan Czarek Olbryk. Kapitan z Jacek Kowalski, który tutaj świetnie spisywał się, był jednym z liderów drużyny dziennikarzy. Medale dla drużyny. Brawa dla dziennikarzy. Patrzyli do końca. Nie odpuszczali. Miejsce szóste. Drugi pułk saperów. Brawa dla saperów. Zaczęli w bardzo mocnym stylu, pokonując drużynę Nowodworskiej Ligi Futbolu 1-0. Wydawało się, że będą czarnym koniem nowodworskiego turnieju. Ale mecze z ich udziałem były naprawdę niezwykle zacięte. Brawa dla saperów, proszę Państwa. Na miejscu piątym tenisiści, wygrywając ostatni mecz, mieliby szansę na podium, nawet na drugie miejsce. No ale tak się nie złożyło. Piąte miejsce ostatecznie i to też jest najlepszy wynik tenisistów w historii startu w tym turnieju. Naprawdę bardzo wysoki poziom. Brawa do ekipy z Mariuszem Fürstenbergiem, Dawidem Celtem, Dawidem Olejniczakiem, Kasprem Brzuchiem na czele. Dziękujemy panowie bardzo serdecznie. Brawa dla tenisistów. Tuż, tuż za czołową trójką. Na miejscu czwartym. Old Boys, Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Mariusz Unierzyski odbierze nagrodę w imieniu zespołu. Zapamiętamy na pewno przepiękną bramkę Marcina Włodarczyka, fantastycznego Stadionu Świata. Old Boys Świt, wielkie brawa dla ekipy, która przed laty, proszę Państwa, grała w Świcie. Zawodnicy doskonale znani, kojarzeni ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Old Boys na miejscu czwartym. No i podium, czołowa trójka. Niełatwo się było w tym roku do niej dostać. Bardzo wyrównany poziom spotkań. Na miejscu trzecim z 10 punktami. Samorządowcy. Samorządowcy rozpoczęli ten turniej od takiego falstartu, można powiedzieć, bo w trzech pierwszych meczach uzbierali w sumie tylko punkcik, jeden punkcik. Zastanawialiśmy się, co dzieje się z obrońcami tytułu, ale finisz mieli fenomenalny. Samorządowcy na miejscu trzecim, wielkie brawa. Zapewne za rok zagrają o to, aby odzyskać zwycięstwo. Na miejscu drugim reprezentacja Nowodworskiej Ligi Futbolu. Proszę Państwa, mówimy miejsce drugie, ale tak naprawdę to są tacy, można powiedzieć, poradni zwycięzcy tego turnieju, bo ekipę Świtu oglądamy średnio co 2 tygodnie. To są, można powiedzieć, zawodnicy, którzy uprawiają piłkę nożną na poważnie, trenują systematycznie, a Świt kontra reszta świata, no to właśnie w tej reszcie świata najlepsza reprezentacja Nowodworskiej Ligi Futbolu. Wielkie brawa. 12 punktów Nowodworskiej Ligi, a o punkt więcej MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Oczywiście 15 punktów, a więc z 5 zwycięstwami i porażką kończą tegoroczny turniej piłkarzy Świtu. Teraz momencik, co mi tu koledzy ze Świtu mówią? Panowie, 13 punktów, nie mieszajcie tutaj, zapiski były dobre. Kto by tak powiedział, że 15?
13 punktów o punkt więcej od Nowodworskiej Ligi. Słuchajcie kochani, czas na nagrody indywidualne. Najłatwiej było wskazać najlepszego strzelca, bo po prostu decydowała liczba zdobytych bramek. 5 zdobył Marcin Kozłowski, najlepszy strzelec turnieju. MKS Świdnowy Dwór Mazowiecki. Najlepszym bramkarzem turnieju uznano bramkarza Nowodworskiej Ligi Futbolu, Kasper Dumijak. Najlepszy bramkarz turnieju. Proszę Państwa, za chwilę ogłosimy, kto został MVP turnieju. Nie było jeszcze takiej sytuacji z wyborem takiego piłkarza. No to jest szczególna chwila, myślę, i warto, abym powiedział o tym wyborze. MVP 9 turnieju noworocznego w Nowym Dworze Mazowieckim, pan burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, pan Jacek Kowalski. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że poziom był tak wyrównany, tak wielu wspaniałych zawodników przyjechało, i to tych zawodowców, tych półprofi, tych wydawałoby się amatorów, ale przyjechał tu jeden zawodnik, dokonał jednego kopnięcia i tu jury uznało go jednogłośnie za najlepszego zawodnika turnieju, Kacper Zagozdo. To jemu przekażemy tą nagrodę i zabierzemy mu ją do domu. Niestety musiał już od nas pojechać, zmęczony, ale żeby mógł kontynuować swoją walkę. Jest the best, a wy też jesteście i wszystkim was serdecznie dziękuję za to, że chcieliście tu się przyjechać i wesprzeć walkę Kacpera o powrót do zdrowia. Dzięki. Dziękujemy bardzo, to zaprosimy jeszcze pana burmistrza do wspólnego zdjęcia. Teraz jest czas na fotoreporterów. Słuchajcie kochani, chodźcie troszeczkę bliżej siebie. Ułatwiamy sprawę fotoreporterom. To już będzie ostatni akord dzisiejszego turnieju, 9 edycji turnieju noworocznego Puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Dziękujemy bardzo, że przyjechaliście. Naprawdę to był świetny dzień, fantastyczna zabawa i gra. Na poważnie, mimo że się mówi, że tutaj wynik nie ma zbyt dużego znaczenia, tak powiedzmy, że nie jest najważniejsze, ale patrząc na mecze, na wyrównany poziom, na tak minimalne różnice w wynikach, to jednak ten wynik był ważny, gra na poważnie, no i dobrze. Na pierwszym miejscu MKS Świdnowy Dwór Mazowiecki, na drugim Nowodworska Liga Futbolu, na trzecim Samorządowcy. Na czwartym miejscu Olbój Świt, na piątym tenisiści, na szóstym drugi pułk saperów, na siódmym dziennikarze. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia za rok na jubileuszowym 10. turnieju noworocznym. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Nie słyszę ciebie. Proszę Państwa, przypominamy, że tutaj dwa cele charytatywne nam towarzyszyły. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zbiórka na rzecz Kacpra Zagozdona. Jeszcze są wolontariusze, jeszcze można wpłacić. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo, do widzenia.